Proszę Państwa, ścieżka rowerowa od połączenia z gminą wiejską, od granicy z gminy wiejskiej do ulicy Lubawskiej jest już prawie że gotowa. W dalszym ciągu są prowadzone prace do ulicy Jeleniogórskiej i prace od ulicy Towarowej do Antonówki. Tam już został położony asfalt. To jest około 2 km już nowego asfaltu. No i skoro pan redaktor ten temat poruszył, to ja powiem Państwu, że ten temat mnie też bardzo porusza. Bo tam się znaleźli już kozacy, tak ich nazwę, którzy ćwiczą tam jazdę na motorach. Na tej ścieżce. Asfalt na tej ścieżce ma 5 cm grubości. To absolutnie nie jest nawierzchnia przygotowana na tego typu zawody czy wyścigi, powiem brzydko. A dzieją się tam rzeczy niepokojące, bo docierają do mnie sygnały od mieszkańców, że nie tylko boją się tam jeździć, bo niektórzy zaczęli jeździć na rowerach, niektórzy boją się już tamtędy chodzić, bo ci kozacy nie zważają na to, że jest to ścieżka przede wszystkim dla rowerzystów. No i poinformowałem komendanta policji o tej sprawie. Komendant obiecał wysłać tam patrole i jeżeli ktoś zostanie tam złapany, czy motorem, czy ciągnikiem, czy jakimś innym sprzętem, to zapłaci minimum 500 zł, a musi się jeszcze liczyć, proszę Państwa, z wnioskiem o ukaranie do sądu. Więc radziłbym i prosiłbym może w ten sposób nie traktować tej ścieżki jako motoru, jako toru motocrossowego czy innego do wyścigów takimi zabawkami mechanicznymi. To jest ścieżka dla rowerów. Proszę Państwa, nie możemy korzystać z tej ścieżki. No prosiłbym jeszcze o chwilę cierpliwości. Inwestycja jest nieoddana i ile razy się spotkam z wykonawcą, to poruszamy ten problem. Nie możemy tego rozwiązać w ten sposób, że będziemy tam co jakiś czas układać barierki, blokując ludziom dostęp, bo to nie ma wielkiego sensu. Jeżeli ktoś tam się wybierze już na rowerze i ostrożnie będzie się poruszał, krzywdy sobie nie zrobi, to fajnie, ale przede wszystkim chodzi o to, że to ciągle jest teren budowy. To ciągle jest teren budowy. Gdyby się coś wydarzyło, to odpowiada wykonawca, tak? Więc pamiętajmy o tym, że sami sobie możemy zrobić krzywdę, bo w przypadku na przykład tego placu, który w tej chwili jest szykowany pod parking na Lubawskiej, tam gdzie ta ścieżka się robi w pewnym punkcie taka szeroka, to proszę Państwa, tam ciężki sprzęt też pracuje. No, to nie próbujmy tamtędy jeździć. No, generalnie prosiłbym o nieużywanie w ogóle tej ścieżki, ale rozumiem mieszkańców, którzy tak długo czekali, widzą asfalt, wybierają się już sami czy z dziećmi na tę ścieżkę. Okej, tylko proszę zachować środki ostrożności i absolutnie nie wchodzić w jakieś kolizje czy kłótnie z robotnikami, bo to oni tam są w tej chwili najważniejsi na tym placu. Robią to dla nas, robią to po to, żebyśmy mogli bezpiecznie z niej korzystać za jakiś czas. Musimy się porozumieć z firmą Tauron, znaną Państwu wszystkim, która to firma ma nam odpowiedzieć, czy pokryje koszty przełożenia kabla energetycznego, który biegnie pod tym wiaduktem, pod tym obiektem. Wobec tego to spotkanie jakoś nie może dojść do skutku, od 2 czy 3 tygodni zabiegamy o nie. Na razie nie mamy ustalonego terminu, ale jak mówiłem w czasie sesji, koszt przełożenia tego kabla to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co nam bardzo podrożyłoby tę inwestycję, o której wspomniałem. Gdy chodzi o drogę wzdłuż ścieżki, tam przy działkach, nie wiem jak będzie dokładnie, ale ja bym ją zamknął. Na pewno nie byłaby przejazdowa. Byłaby tylko dojazdowa od ulicy Słowackiego w kierunku działek, gdy ktoś ma.
ale na pewno nie będzie dojazdowa od przejezdna od dołu od ulicy Lubawskiej. Tak mi się dzisiaj wydaje, ale nie znam jeszcze do końca tych rozwiązań projektowych.